Bardzo serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Sylwia Kocon. Witam cię, Sylwia. Witam cię również. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia na ten krótki nasz wywiad. I kilka słów o Sylwii. Sylwia Kocon jest psychoterapeutą, metafizycznym, mistykiem. I tak naprawdę, Sylwia, pracujesz z ludźmi na co dzień, prawda? Jako terapeuta. Ja pozwoliłam sobie troszeczkę przeżyć też swoją stronkę duch i materia. Masz pięknie opisane niektóre swoje przeżycia, masz ogromnie bardzo dużo filmików na temat twojej drogi i co tak naprawdę się zdarzyło. I to jest, myślę, że bardzo ważne tym, że dzielisz się z tym z innymi ludźmi, bo tak naprawdę my wszyscy mamy podobną drogę. Gdzieś tą drogę na obudzenia, przebudzenia. Ale piszesz też na swojej stronie Duch i Materia, że pomagasz ludziom przejść przez życie z lekkością, z łatwością, z zadowoleniem, prawda? I pamiętając o tym, kim my jesteśmy. Co to znaczy? Co to znaczy dla takiego człowieka, który tak naprawdę, wiesz, nie ma zielonego pojęcia, co ty piszesz? Kim my jesteśmy? Okej, Jak byś to... zacząć od tego, to dobra, zaczynajmy od tego. Jak wiadomo, dla większości ludzi samo pojęcie kim jestem, każdy mówi, no przecież ja doskonale wiem, kim ja jestem, tak? Jestem taka, jestem, lubię to, zajmuję się tym i tak dalej, czyli my określamy na co dzień, większości ludzi określają siebie poprzez, nie wiem, swój zawód, swoje preferencje i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nich naturalne, że jest, nie wiem, żoną, matką, kochanką i cokolwiek tam dalej, tak? Natomiast dla tych z nas, dla których nagle pojawiło się jakaś chyba taka, pojawia się chyba jakaś taka wewnętrzna ciekawość, coś takiego pojawia się w pewnym momencie dla niektórych z nas, gdzie my wiemy, czujemy intuicyjnie, jakiś głos jest w nas, który mówi, że jest coś więcej, że to nie tak, że można żyć inaczej i że wtedy dopiero to życie nabiera sensu, jest pełne. I zaczynamy gdzieś tam sobie szukać i powolutku odkrywamy, że to wszystko, co wcześniej postrzegaliśmy jako ja, że to ja jestem Sylwia, tak? Zupełnie inaczej tak naprawdę wygląda. Coś jest pod tym takiego, co jest uniwersalne, co mamy wspólnego, my wszyscy, jako tutaj ludzie będący, i po rozpoznaniu tego, tej esencji, tego, kim jesteśmy w naturze, no zaczynamy po prostu zupełnie inaczej funkcjonować w życiu, zaczynamy cieszyć się z samego faktu istnienia, tak? Czyli i też zupełnie inaczej postrzegamy siebie, zupełnie inaczej postrzegamy życie. I co jest takie istotne, to, że jakby to wszystko, co do tej pory zdawało się być problemami i jakimiś takimi nieprzyjemnymi rzeczami w naszym życiu, my zyskujemy do tego dystans i jest przede wszystkim pozwolenie na to wszystko w naszym życiu. Wiesz, jakby mówić o tym można godzinami, prawda? Ja się tutaj staram jakby delikatnie streścić i myślę, że osoby, które są jakby przyciągnięte do tego typu nagrań, one wiedzą, o co mi chodzi. Tego nie da się tak naprawdę opisać. To jest ta esencja, ta prawda tego, kim my jesteśmy w naturze. Czyli Tak, a czymś więcej niż tym ciałem, czymś więcej niż tym umysłem. no właśnie to jest to, taka głębia, prawda? A powiedz mi, dlaczego tak się dzieje? Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Że na przykład no, my żyjemy sobie w jakiś tam sposób, prawda? Przez całe nasze życie mamy takie przyziemne życie, bym powiedziała, a nagle jest coś, że budzimy się rano i uświadamiamy sobie, że jest coś więcej dla nas. I zaczynamy szukać, zaczynamy się gdzieś tam rozwijać, gdzieś tam nas. Mimowolnie, bo to jest bez naszej jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale bez naszej zgody, prawda, nas gdzieś ciągnie i chcemy nagle coś innego odkrywać. Czemu to tak się dzieje, że wtedy się zmienia całe twoje życie, zmienia się jakby twoje spostrzeganie, zmieniasz się ty i mimo że ty tego nawet nie chcesz, to po prostu idziesz w to. Po prostu, bo musisz, bo jest coś takiego w tobie, że jak tego nie zrobisz, to po prostu udusisz się, umrzesz, nie wiem, nie będziesz oddychała, masz takie gdzieś tam troszeczkę taką świadomość. Czemu tak się dzieje właśnie? Czemu to nie rodzisz się z tym i to jakby tak, nie wiem, od samego początku się tego uczysz, tylko że to jest jakby pewien etap w twoim życiu i nagle bach. Okej, to tutaj dotknęłaś czegoś takiego bardzo kluczowego, bo tak naprawdę to cały czas tak jest, że życie samo nas żyje.
Tylko że będąc w tym takim uśpionym stanie, tak, funkcjonując w taki sposób, my sobie nie zdajemy z tego sprawy i nam się wydaje, że to my cały czas tutaj funkcjonujemy, że to my działamy, że to my mamy kontrolę, tak, że wiemy wszystko, przewidujemy, tworzymy sobie tak, żeby czuć się bezpiecznie, żeby mieć stabilizację i tak dalej, i tak dalej. A w rzeczywistości po prostu w pewnym momencie następuje jakby zdjęcie tych klapek z oczu tak naprawdę. I to nie jest to, że my coś nabywamy nowego, że coś nowego się dla nas dzieje, tylko wręcz przeciwnie, my się pozbywamy tego, co nami nie jest. I nagle, jak coś zaczyna powolutku z nas odpadać, czyli jakieś przekonania, które na przykład mieliśmy, nosiliśmy w głowie od dziecka, od dawien dawna, nagle gdzieś tam tak sobie, nie wiem, jest moment, jest jakiś przebłysk, tak? Czy to rzeczywiście jest prawda? Czy rzeczywiście tak życie wygląda? Czy ta sytuacja rzeczywiście jest taka, jak zawsze ją postrzegałam i tak jak inni mi to sugerowali. I powolutku, powolutku nagle pojawia się coraz więcej tych pytań, tak? Czyli odpada wszystko to, co nami nie jest i to już jest proces. Ale to też tak w moim odczuciu to nie jest tak do końca, że to się dzieje nagle, gdzieś tam dorastamy i nagle to się dzieje wbrew, wydawałoby się, nawet naszej woli, bo na początku jest sporo oporu w nas, kiedy coś takiego się dzieje, bo my tego po prostu nie rozumiemy i to jest związane z lękiem, przed tym, czy ja wariuję, co się w ogóle dzieje i też jak inni mnie oceniają, czy mnie akceptują i tak dalej, tak? Ale generalnie, przynajmniej w moim doświadczeniu i wielu osób, z którymi pracuję, kiedy sięgamy pamięcią wstecz, można rozpoznać, że to było z nami zawsze, tylko było cały czas unikane, niezauważane. Ja pamiętam, jak jako mała dziewczynka miałam takie momenty, kiedy na przykład sobie leżałam gdzieś tam na wakacjach na plaży z rodzicami i leżałam sobie na tym leżaku i tak kochałam po prostu zamykać oczy i wchodzić w tą swoją wewnętrzną ciszę i nagle łączyłam się z jakąś taką dziwną błogością, której nie rozumiałam. Ale widzisz, jak ja teraz sobie to przypominam, to ja wiem, że to już było to. Albo jakieś takie nagłe przebłyski w ciągu dnia, gdzie zachowywałam się schematycznie i były jakieś na przykład burzliwe sytuacje, ponieważ ja miałam w sobie zawsze mnóstwo złości, mnóstwo, powiedziałabym wręcz agresji i moje związki, moje relacje często były takie wybuchowe dosyć i nagle gdzieś tam w jakiejś, powiedzmy, awanturze, nagle takie poczucie, dosłownie sekunda, że ja to obserwuję z boku, wiesz, i że tak naprawdę nic się złego nie dzieje, że mnie niczego nie dotyka, także ja bym nie powiedziała, że to nagle się dzieje, natomiast w pewnym momencie zaczynamy być tego coraz bardziej świadomi. Bo ty też momencie... tak, bo ty też sobie jakby bardzo przeszłaś cały ten etap jakby obudzenia, cały ten proces dział. I kiedy to się tak naprawdę stało w twoim życiu, powiedz, tak pokrótce, czy to ile lat to temu było i jak ty to tak przeszłaś, jak ty to odebrałaś, czy w ogóle wiedziałaś, co się z tobą dzieje właśnie do końca? Powiem ci tak, że ta początkowa faza to właśnie były takie przebłyski, ja bardzo często miałam poczucie w ogóle, że jak ja się mało identyfikowałam ze swoim ciałem, czasami miałam takie dni, że gdzieś tam się szczypałam, czy ja jestem w tym ciele, tak, takie dziwne i to oczywiście wiesz, można było w różny sposób do tego podchodzić, mi to generalnie nie przeszkadzało na co dzień, także tak sobie funkcjonowałam. I potem takim kluczowym wydarzeniem, bo sobie żyłam tak jak wszyscy, tak, to pracowałam w korporacjach, w bankach, w Londynie. Zauważmy, że byłaś takim, pracowałaś w ogóle w firmie, w banku, tak? Więc byłaś bardzo taką osobą nastawioną gdzieś tam na zarabianie pieniędzy. Gdzieś... Tak, dla mnie kariera, pieniądze, to było wszystko w ogóle, żeby mieć już małżeństwo ustabilizowane i wszystko, żeby była cała ta otoczka, której się wydaje się, że tak powinno wyglądać życie. Tak? Także ja bardzo szybko zaczęłam robić karierę właśnie taką w tym sektorze finansowym w Londynie i byłam taka bardzo mocno ugruntowana. Ja kochałam, w dalszym ciągu kocham pieniądze. Teraz już mam tego zrozumienie, że to też jest duchowe, tak? Tutaj już nie ma rozgraniczenia, ale to też była duża część tej mojej wędrówki, właśnie takie zrozumienie, ponieważ tutaj w tym aspekcie pojawiał się jednak wielki zgrzyt, jakby czy to jest duchowe, czy nie, czy to jest dobre, czy nie, także już może nie będę tutaj wchodzić w to. Natomiast takim kluczowym wydarzeniem było to, że w 2008 roku, pod koniec 2008, po prostu zostawił mnie mój były mąż i to było dla mnie tak bolesne, że jak to się mówi przysłowiowo, powaliło mnie na kolana, tak? Bardzo ciężko to przeszłam wtedy i od tego czasu zaczęło się coś po prostu zmieniać. Zrozumiałam, że sposób, w jaki funkcjonowałam wcześniej,
nie dawał mi szczęścia. Ja już to wiedziałam wcześniej, tylko byłam przestraszona, ja nie wiedziałam, co ja mam zmieniać, jak mam zmieniać. Próbowałam gdzieś tam na siłę, że może jakąś inną pracę, ale bałam się oczywiście zmieniać. I to takie wszystko było oparte w dużej mierze na lęku. A potem nagle, jak już powolutku zaczęłam jakby dochodzić do siebie, pojawiało się coś, za czym musiałam po prostu iść. Jeszcze u mnie akurat od jogi. Takie inne, tak? Takie po prostu gdzieś tam sobie miałam potrzebę porozciągania się. Później jakieś kolejne, jakieś warsztaty rozwoju osobistego, jakieś kursy połączenia z intuicją, zaczęłam słuchać różnych takich nauczycieli duchowych, zaczęłam wyjeżdżać dużo za granicę, gdzieś tam do Azji jeździć, siedzieć z guru. Co w takim momencie inni o tobie myśleli? Ojejku, wiesz co, to był na początku, no. To jest bardzo jakby długi temat, bo oczywiście mnóstwo się wtedy działo. Tym bardziej, że ja bardzo szybko wyszłam ponownie za mąż i od razu zaszłam w ciążę. Urodziłam dziecko i jak tylko Julcia się urodziła w 2010 roku, to ja już głęboko w tym siedziałam. W tym sensie, że w ogóle po jej urodzeniu to ja już w ogóle tak w to poszłam, tak mnie ciągnęło do tego wszystkiego. Jednocześnie w dalszym ciągu byłam w tym świecie finansowym, także to było takie wewnętrzne rozdarcie we mnie też. Tylko oczywiście na początku miałam ten pierwszy rok jakby na urlopie macierzyńskim, więc mogłam się trochę odciąć od tego świata finansowego i wejść tylko w to. No natomiast nie podobało się to, nie spotykało się to z aprobatą otoczenia mojego męża i całej rodziny, ponieważ oni myśleli, że ja po prostu zwariowałam, mam małe dziecko, mam się zajmować jak przykładna matka, tak, matka Polka, mam z nią siedzieć cały czas, poświęcać jej cały czas i tylko to ma być teraz moje życie. Natomiast ja czułam, że ja tak nie potrafię, ja czułam, że ja muszę, dziecko dzieckiem, kocham ją ponad wszystko, ale też potrzebuję czegoś dla siebie, bo jeżeli ja sobie tego nie dam, to też będę zupełnie, nie będę taką matką, jak bym chciała być, tak? Nie będę też dla niej. Tak jak wczoraj właśnie rozmawiałyśmy, to powiedziałaś bardzo, bardzo ważne słowa, być sobą. Być sobą, dokładnie. I nie możesz być sobą, jeżeli siebie nie znasz, a żeby siebie poznać, to musisz troszkę poszperać, poszukać, dowiedzieć się, tak? I ja wiem, że to może brzmieć wszystko jak takie puste sentencje, tak? Takie puste zdania, ale to jest właśnie podróż rozpoznawania siebie. To, że ja gdzieś tam chodziłam praktykować jakieś techniki, czy chodziłam sobie, nie wiem, medytować, czy właśnie na tą swoją jogę, czy gdzieś tam posiedzieć na satsang, czy coś takiego. To było wszystko tak naprawdę, bo ze mną to rezonowało. Ja czułam, że jest w tym prawda. Na początku były próby zrozumienia tego mentalnego, ponieważ mój umysł jest taki bardzo analityczny i logiczny i potrzebowałam to jakby zrozumieć, ale teraz już wiem, że tego wszystkiego nie da się tak naprawdę pojąć, bo to jest jakby poza umysłem. I wiesz, w międzyczasie też przyszła taka chęć, to się samo pojawia. Gdzieś tam weszłam na internet, zobaczyłam studia metafizyczne, tak? Ja nie planowałam pracować z ludźmi jeszcze wtedy. Ale mnie po prostu pociągnęło do tego i poczułam, tak, chcę to robić. I wiesz, i przez kilka lat studiowałam coś, co po prostu mnie fascynowało, tak? Nawet nie jako przygotowanie do pracy z ludźmi, nie wiedziałam, że z tego takie coś wyniknie. Tak samo bioenergoterapię. Przez wiele lat chodziłam na całe swoje urlopy, wykorzystywałam w pracy wolny czas na to, żeby pójść na taki kilka razy w roku, na taki kilkudniowy, wiesz, kurs pracy z własnym systemem energetycznym, wzmacnianie jego, przetransformowanie. Rodzinie to się absolutnie nie podobało, było wiele zgrzytu, wiele złości, wiele, wiele w ogóle ciężkich sytuacji i ja też jeszcze jakby byłam w takim miejscu, gdzie było to rozdarcie wewnętrzne i nie wiedziałam i czasami chciałam się zachowywać tak, jak oni tego oczekują normalnie, ale po jakimś czasie się przekonywałam, że ja nie jestem w tym szczęśliwa, że nie mogę, więc trochę wracałam do tego. To znowu z ich strony było, wiesz, niezadowolenie ponownie. Gdzieś tam znowu wracałam. To tak falowało cały czas. Falowało, dopóki ja nie odnalazłam zgody w sobie. A ile, powiedz mi, ile czasu potrzebowałaś na to, żeby znaleźć tą zgodę w sobie? Bo myślę, że każdy gdzieś tam z nas błądzi, szuka czegoś, nie do końca też jakby wie, ale jest taki chyba moment, gdzie już jesteś przekonana, tak? Gdzie już wiesz, że jesteś w sobie na 100% i teraz naprawdę możesz dzielić się tak naprawdę z tym z innymi. Znaczy wiesz co, po pierwsze zacznijmy od tego, że to się cały czas, za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że już wiem wszystko, znaczy wiem, teraz już mam takie uczucie, że nic nie wiem. Tak. Ale na początku mi się wydawało, że wiem coś tam. I potem znowu było coś głębszego, tak? Więc i to dalej się pogłębia. Więc wiesz, to
ta podróż nie ma końca i tak naprawdę to się cały czas dzieje. Natomiast jeżeli bym miała mówić o jakichś takich okresach, to tak od 2000 właśnie gdzieś tam 9 roku do 2011 powiedzmy, to się mniej więcej tak ustabilizowało i też już jakby inni przyzwyczaili się wokół mnie, że tak wygląda jakby, że i moje życie teraz, że ja się trochę zmieniłam i uspokoili się, bo widzieli, że w dalszym ciągu jestem odpowiedzialna, tak, dalej chodzę do tej pracy, do której chodziłam. Dobra, tam ma te swoje jakieś ten, ale jest dalej w miarę okej, jest bezpiecznie. Natomiast potem takim też przełomowym okresem, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, bo już mi się tak to wszystko zaciera, ale jakoś chyba 2012, koniec może, pojechałam do Peru i poszłam na ceremonię ayahuaski. Tam zrobiłam sobie ceremonię i to było takie, ja nie byłam na to gotowa, tak? Ja po prostu byłam w takim miejscu, gdzie ja muszę znać prawdę, ja muszę znać wszystko i ja chcę zrobić to teraz, ja już nie mam czasu, ja już nie chcę się więcej grzebać w tych wszystkich rzeczach, bo widziałam, że to jest powolne i chciałam radykalnie. No i dostałam radykalnie, bo tak mnie to załatwiło na cacy. Tyle lęku mi tam w trakcie tej ceremonii jakby wyszło na wierzch, który nie chciał mnie potem opuścić. Przez rok dochodziłam do siebie. Słuchaj, rok się integrowałam, miałam ataki paniki, w ogóle no to był po prostu rok wycięty jakby z życia, ale jednocześnie rok właśnie taki... Tak naprawdę się... to jedno spotkanie z tą ayahuaską zmieniło cały twój rok. Mhm. Tak, ja wtedy nie pracowałam, w ogóle nie wyobrażam sobie, że była w stanie wtedy pracować. Siedziałam w domu, no i co? I próbowałam zrozumieć coś. Wiesz co, ja już byłam na tyle głęboko jakby w sobie, że ja wiedziałam, że wszystko jest okej. Ja miałam takie silne poczucie i zaufanie do życia i poczucie, że to po prostu weszłam w coś tak głębokiego, że to musi się teraz zintegrować i jest okej. A podejrzewam, że wiele osób w takiej sytuacji no, mogłoby podejrzewać, że coś ma, nie wiem, z psychiką nie tak, albo mieć jakieś takie, wiesz, no po prostu gdzieś tam się zwracać też o pomoc na zewnątrz, tak, i kończyć na jakichś psychotropach albo coś w tym stylu. Ale tak też troszeczkę chyba jest, że tacy przysłowiowi normalni ludzie, gdzie mają te takie przyzwyczajenia, że właśnie musisz być matką, żoną, musisz iść do pracy, musisz być normalna i każda nasza gdzieś tam droga, ludzie, którzy gdzieś tam skręcają sobie w inne życie i są troszeczkę inni, są też tak właśnie zauważalni, że no niestety, ale odepchnięci od tego jakby społeczeństwa. Ludzie boją się, bardzo się boją inności, wręcz przeciwnie, ludzie kierują się bardzo mocno strachem, prawda? W tym momencie, tak jak mówiłaś, jeżeli nie jesteś świadomy, co się z tobą dzieje, to faktycznie możesz pójść troszkę w drugą stronę, możesz pójść właśnie w jakieś tam leki psychotropowe, co jeszcze pogorszy jakby całe twoje być, tak? Całe twoje... Znaczy może tymczasowo polepszyć samopoczucie, tak. Natomiast docelowo no, kiedyś trzeba z tego zejść i to, co się ma przejść, to się i tak będzie potem przechodzić. Także jakby to jest chwilowe takie czasami zatrzymanie, tak? Gdzie da się to sobie troszkę oddechu i czasami to jest niektórym potrzebne. Ja natomiast nie czułam, że tego potrzebuję i wiedziałam, że wszystko jest okej. I też, wiesz, ja w dalszym ciągu funkcjonowałam normalnie jako matka małego dziecka i zajmowałam się wszystkim tak jak zawsze, więc jakby na zewnątrz ludzie nawet tego nie zauważali, a we mnie była totalna, wiesz, burza, tak? Tam się działo. A powiedz mi, skąd na przykład ludzie, czy my możemy wiedzieć, że nasze decyzje są prawidłowe, bo bardzo często mówi się, a bo idziemy na szkolenia, słuchamy się kogoś, prawda, gdzieś tam ktoś mądrzejszy coś innego powie i bardzo często ja słyszę też słowa, które są kierowane do mnie, że to nie są moje słowa, że to nie są moje gdzieś tam czyny, że gdzieś tam wzięłam to z jakichś szkoleń. Skąd wiedzieć tak naprawdę, czy to jest twoje, czy to jest obce? Czujesz to. Wiesz co, ja wiem, że to się tak prosto mówi, jak się jeszcze tego nie czuje, tak? Dlatego jakby, jak pracuję indywidualnie, czy poprzez takie szkolenia, to online, czy na żywo, to właśnie zawsze jakby staram się ukierunkować każdego na to, żeby wsłuchiwał się, skąd wypływa ten głos, tak? Czy to jest głos właśnie gdzieś tam naszych uwarunkowań, naszych starych przyzwyczajeń i wypływa z jakiegoś rodzaju lęku, czy to jest coś, co
czego po prostu chcemy, tak? Czy to daje nam po prostu radość? I wiesz, po pierwsze, ty jesteś osobą, która jest za Pan brat ze swoim ciałem i pracujesz ze swoim ciałem, także dla mnie, w moim odczuciu, ciało samo jest cudownym narzędziem ku temu, żeby rozpoznać, czy coś dla nas jest właściwe, czy nie, ale nie każdy jest taki połączony ze swoim ciałem, tak? Nie każdy to czuje, więc wtedy po prostu trzeba troszkę poświęcić na to czasu, żeby właśnie się sobie poprzyglądać i zdać sobie sprawę, tylko że wiesz, to też nie jest takie proste do zrobienia, jakby jak się nie wie jak, tak? Ku temu się stosuje odpowiednie jakieś tam metody, techniki, no są pewne procesy, które można tutaj wdrożyć, żeby sobie po prostu w tym pomóc. Świetnie. To Sylwia, na zakończenie jeszcze, jakbyśmy mieli powiedzieć coś w kilku zdaniach dla naszych słuchaczy, coś, co by mi ułatwiło i drogę, żeby pójść przez to życie bardziej z radością, z uśmiechem, to co by to było z Twojej strony? Kilka takich sugestii, takiej pomocy, takich, nie wiem, słów otuchy, żeby pomogło ludziom przejść przez tą drogę jakby bardziej z radością, z zadowoleniem, żeby się nie bać. To jest to coś, co cały czas powtarzam, ponieważ to jest w moim odczuciu po prostu klucz do wszystkiego i do tego, co nazywamy też szczęściem, tak? Bo zaraz wyjaśnię, o co dokładnie mi chodzi. Chodzi o pozwolenie sobie za każdym razem na każde doświadczenie. Nie, i to takie pozwolenie prawdziwe, że ja wiem, że jeżeli teraz jestem smutna, jeżeli teraz czuję się gorzej, to też jest okej. W momencie, kiedy tego nie akceptujemy, kiedy chcemy tylko cały czas biegać za tym, żeby czuć się dobrze, fantastycznie i uciekać od tego, co jest dla nas nieprzyjemne, wtedy budujemy w sobie mnóstwo oporu i wtedy pojawia się cierpienie. I ja nie mówię, że my mamy, nie wiem, tam siedzieć i w ogóle cieszyć się naszym, nie wiem, nieszczęściem czy nieprzyjemnościami. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że to jest właśnie, to jest ta baza do głębokiego pozwolenia sobie na pełnię życia. I kiedy my pozwalamy sobie na każde życiowe doświadczenie, wtedy dzieje się coś pięknego, coś magicznego, bo wtedy właśnie jesteśmy w zgodzie ze sobą, jesteśmy w zgodzie z życiem, które przez nas płynie i cały czas samo się przez nas wyraża i to kreuje. I wtedy, o dziwo, w naszym doświadczeniu pojawia się coraz więcej takich rzeczy, które są dla nas przyjemne, których chcemy doświadczać, ale to już jest jakby konsekwencja tego, że pozwalamy sobie najpierw na pełnię życia, nie wykluczamy tego, co nas boli i nie chcemy zatrzymać i trzymać kurczowo tego, co daje nam radość. Bo to są cały czas fluktuacje, życie cały czas się zmienia i po prostu płyńmy z tym życiem. Czyli generalnie sobie też w Twoim mniemaniu zmiany są potrzebne, zmiany są dobre. Znaczy życie jest, tak jak się mówi, życie jest ciągłą zmianą i absolutnie, i wiesz, są takie zmiany typowo życiowe, gdzie my coś podejmujemy decyzję i coś robimy, tak? Ale tak naprawdę cały czas wszystko się zmienia wokół nas i w nas i my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Dlatego nie trzymajmy się kurczowo czegoś, co już nam nie służy i my to czujemy. To wystarczy naprawdę chwilę szczerości z samym sobą. My czujemy, co nam nie służy, czego my już nie chcemy, tylko się tak bardzo boimy to wypuścić, odejść od tego. Boimy się konsekwencji, boimy się zmian, boimy się nieznanego. A tak naprawdę wszystko jest nieznane i my nad niczym nie mamy kontroli. Tak jest. Powiem Ci, jeżeli chodzi o te stłumione emocje nasze, że nie dajemy sobie pozwolenia, to też bardzo często to się już pojawia w dzieciństwie, kiedy tłumili w nas te uczucia, prawda? Nie możesz płakać, nie możesz tak naprawdę się smucić. Najlepiej, jakbyś była 24 na dobę uśmiechnięta i radosna. I faktycznie też do dzieci zauważyłam, że się też mówi w ten sposób, że o nie płacz, o nic się nie stało. I takie tłumienie emocji to jest właśnie to, czego my się gdzieś tam wcześniej nauczyliśmy i teraz to jakby nie dajemy sobie na wiele rzeczy pozwolenia. I tak jak powiedziałaś, to pozwolenie na bycie sobą, na bycie smutnym, na bycie radosnym, na wszystkie inne emocje, które są w nas naturalne, jest bardzo, bardzo ważne. To jest super ważne i gwarantuję, że jeżeli się za tym pójdzie, co nie jest początkowo łatwe, bo to wymaga odwagi i to wymaga zrozumienia siebie głębszego, tak? Czyli chęci, naszych intencji. Ale jeżeli się za tym pójdzie, to się na pewno się nikt nie rozczaruje. Dokładnie. Sylwia, ja Ci bardzo dziękuję z mojej strony za to, że poświęciłaś swój cenny czas. Jak dla mnie jesteś wyjątkową osobą, zrobiłaś w życiu bardzo wiele, przeszłaś bardzo wiele i cieszę się, że możesz się z tym dzielić z innymi ludźmi, bo tak naprawdę to pomaga innym ludziom
zrozumienie, co tak naprawdę dzieje się z tobą przez tą całą drogę i przez życie, prawda? I jestem ci wdzięczna, bardzo ci jestem wdzięczna za to, że poświęciłaś swój ogromny czas i swoją uwagę. Także bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo ci dziękuję, Emilko.